Idziemy sprawdzić V-Maxa KTM-a. Trochę na wyjściowo w dżinsach. Ale może. Kurde, ja tu ostatnio sobie zacząłem jeździć tak po drogach, a tu prawka nie ma. Myślę, gdzie policja będzie stała i tyle będzie. Na CRF-ie mnie złapała raz tam, jak tego V-Maxa sprawdzałem, ale był spoko policjant, motocyklista. Może teraz mnie nie złapie. Ale to ma kopa. Zobaczymy sobie w dwie strony, jak to idzie, chociaż trochę się obawiam, bo mówię, no jeszcze mało co tym jeździłem, bo tyle co kupione, a na razie czasu nie ma. Jeszcze ten miesiąc to lipa z czasem. Naprawdę V-Max CF będzie jechać. Od zera tak szybko, bo coś tam jedzie. Ładnie, ładnie, 158. Chciałem do 160 dobić, ale już nie chciał. Zobaczymy w drugą stronę teraz pod górkę, jak pójdzie. Dobra, i drugie podejście V-Max. Teraz od zera. Dwójeczki może. To poczekam aż kurna, ktoś tam stoi jeszcze. Dobra. Do końca, bo musiałem tam zwolnić. Myślałem, że ktoś tam stoi, a tu jakiś łebek na rowerze był. No ale trudno, no 150, 158, jakoś tak było chyba, nie? Także ładnie, kurde, ale strach, bo wiadomo, prosto siedzimy, to ten wiatr jak wieje w nas, to trochę rzuca jeszcze na takich kołach. 430 km przebiegu mamy. Jak to zmienić? Nie wcisnę w rękawiczkę. Pierwszy raz mi to świdnął, o kurde, panie.
wiedzą, że KTM-a mam chyba. Ale na XC to zarobiliście na koło, no ja nie umiem jeszcze latać. To ja nim też pojeździłem, ale kurde, zaraz czujemy tą płynność. Krosówka zaraz nam drekuje tego biegu, nie? Tylko ten balans złapać, może kiedyś mi się uda podjechać. Znaczy w ogóle taki plan jest, żeby sobie poćwiczyć właśnie z jedyneczki na jakieś łące, bo trochę bardziej miękko. I po prostu z jedyneczki takie ruszanie i ten punkt taki odchylenia już ostatecznie. No trochę się boję, bo szkoda plastików, bo na pewno nie jedna gleba będzie. No ale stwierdziłem, że to w sumie jest, bo to jest, także nie ma co się plastikami przejmować, to będą poobdzierane, to będą. Lubi policja stawać. Także no, kopalnia, nie kopalnia, moto musi jeździć. Nie stać, wiadomo, trzeba po każdym wypadzie umyć, wyczyścić, przesmarować i o to trzeba dbać. Ale no, bo to ma być teren, no i nic nie zrobię, no, że się coś tam porysuje. Kupię jeszcze jakieś osłonki na pewno. No i w sumie tak. Nie zlecę do domu, taki odcineczek VMAX. Fajnie właśnie, że teraz kurde jadę sobie 40 przez wieś cichutko, a jak jednak gazu damy, to jest bieg fajnie. Nie będę chyba tego debilera wyciągał ani wydechów zmieniał, bo to